Co to jest? Co to do cholery jest? Owieczki. No to zobaczmy. W ogóle moje serduszko się cieszy na tę parę. Okej? Okej. A właśnie, czy Łodas coś znalazł? Nie, jeszcze nie. Rozumiem. Cóż, ale brak wiadomości to dobra wiadomość. Nie zawsze? Chyba tak. Hej, Eti. Tak? Więcej ładnych artów! Więc? Nic, po prostu rozpamiętuję przeszłość. To śmiechu warte, wiesz. Ho, ho, ho! Z pewnością jesteś interesujący. Hej, czy ty się ze mnie nabijasz? Nie, ani trochę. Cóż, tak, sporo się wydarzyło. Był taki moment, kiedy zapieczętowałam cię głęboko pod ziemią na naprawdę długi czas. Tak był. I wcześniej nieźle ci naklepałam. A bliżej końca mieliśmy naprawdę poważną walkę. Pamiętasz? Oj, pamięta. I wtedy wybiłeś Łodasowi oko. Przypomnij mu więcej. No i pozbyłam się kilku twoich podwładnych. Jakby o co chodzi? Te wspomnienia są w stylu: hej, widzisz tamten kamień? Tam zabiłam ci Maćka, jakby. Ale może to jest coś, co rozumie tylko Bóg i diabeł. Jakby nie wtrącam się? Tyle wspomnień. Tak, tyle wspomnień. A, racja. Było coś, o co miałam cię zapytać. Co? To zaklęcie, którego chciałeś na mnie użyć na końcu. Co to było? O, masz na myśli... Czy Bóg nie powinien wiedzieć takich rzeczy? Nie, nie mam pojęcia. Więc wyrzuć to z siebie. To jest sekret. A-a! To jest sekret. Powiedz! Kiedyś. Raju! To wredne. Dobrze mi z tym. Dobrze. Więc co sprawiło, że powstrzymałeś się przed użyciem go? Dlaczego w istocie? Zaraz! Tego też mi nie powiesz? Wredne! Bardzo wredne! Jesteś taki głupi! Mogę cię zmusić do mówienia, wiesz? O, próbuj. Ale wolę, żebyś miał wobec mnie dług wdzięczności. Rozumiem. Ho, ho, ho! Chyba nie powinnam wchodzić im w drogę. Aha, myślisz? Ale to było urocze. O, dobra. Mam już swoją ukochaną parę. I to nawet potwierdzoną. Ha, ha! Okej. Co tym razem? O. Oho. Nieźle naciska, co? Kto? Tak, to może być problem, racja. Ach, tak czy siak. Wracajmy i złóżmy raport. To ten płonący nietoperz, który zaatakował mnie wcześniej? I... kim jest ten koleś? Nie wiem.
Ale właśnie zniknął. Zniknęli. Gdzie poszli? Ten nietoperz był wcześniej w ogrodzie, więc może tam wrócili. Dobra, dobra, ale idź tam, masz diabła, tam masz Boga, idź to zgłosić. Pani Bożu, bo problem mamy. Jakby... Josefajer, serio? Laska? Ty masz tam dwa potężne byty! Czy my właśnie na własną rękę idziemy im naklepać, po tym jak oni naklepali nam? O, nie na własną rękę, no ale wciąż! O, cześć! O, Josef, gdzieś ty była? Złe wieści! Bardzo! To jest takie dziwne! Te rzeczy! He? Myślę, że poszli do ogrodu. Nieważne, nieważne, chodźcie! Aki! Serio? Serio? A Bóg? Jakby Etiu, kakap... nieważne. Nieważne. Nikt nie ma pytań, jakby tak wszyscy... Oki, oki, jak robery? Mhm. O. O raju, cóż za świat oni tutaj mają. Podniecające, jakby ktoś mnie pytał. Raju, chłopie, jesteś naprawdę cichy. Rozmawiasz z nietoperzem. Ale serio? Kto postawił tę dziurę w tym miejscu? Odkryją nas, raju. No... Jeżeli ktokolwiek nas zobaczy, będzie źle. Powinniśmy iść głęboko do lasu. Gdzieś na jakąś boczną ścieżkę, tak? Ktoś tu myśli. Ale trochę za późno na to, jak jebnęliście kawał dziury na środku ścieżki. Kto to był? To coś. Ten nietoperz, który mnie zaatakował. Co? Tak, tak myślę. Nie mam pojęcia, kim jest ten koleś. Co? Okej. Okay. Zadzwońmy do Etiu, dziękuję. Halo? Tutaj Froze. Dopiero co widzieliśmy nietoperza, który zaatakował Josefajer w towarzystwie jakiegoś demona. Tak, w lesie przy ogrodzie. Z tego co słyszałyśmy, wygląda na to, że idą głębiej. Zrozumiałam. Będziemy za nimi. Tak, wiem. Cześć. Etiu niedługo przyjdzie. Mamy iść za nimi. He? Pewnie. Nie ma sprawy. Jakiekolwiek mają cele, są zbyt podejrzani, by to zignorować. To jest przerażające. O nie. Chodźmy. Dobra, czy... Czy teraz... Legalnie. Mogę skręcić tutaj? Proszę? Dobra, dobra. Chociaż nie podoba mi się, że Etiu właśnie wysłała bandę dzieciaków za jakimś typem, którego nikt nie zna i za płonącym nietoperzem, który już raz nakopał jednej z nich. Just saying. Muzyka ucichła. Więc pewnie jesteśmy blisko. I naprawdę nie mogli walnąć tej dziury gdzieś tutaj? Jakby more effective? O. Las zagubionych. Albo zagubiony las. Czy to jest dobra droga? Powiedzieli, że pójdą w głąb lasu, więc nie wiem, gdzie indziej mogliby się udać. Czy to nie jest las zagubionych? My... zgubimy się! Chcesz polecieć i rozejrzeć się? To jest to! Zróbmy tak! Nie przy tym rozstawieniu drzew. Będzie ciężko dojrzeć cokolwiek z nieba. Aaaa! Zresztą ja nie mogę latać. Więc pośpieszmy się, zanim ich zgubimy. Ale właśnie w tym rzecz, że jesteśmy w lesie zagubionych. Czy byście mnie nie słuchały? Dobra, chodźmy się zgubić.
O. Szwendaj się, szwendaj, aż zagubisz swoje życie. Nice! Co to jest? Co to do cholery jest? Owieczki. Wiecie co? Ja sobie tu poekspię, bo why not? Alrighty. Troszkę lepiej to wygląda, chociaż widzę, że będę miała problem z makaroną. Bo, ojejku, porównajcie stację między nią a Raubery, nie? Podejrzewam... O, w końcu jabłka się przydadzą. Masz, słonko. Ona ma bardzo mało życia. Dobra, mam jeszcze prościutko. Co? Gąsieniczki też? A one dają manę! I many brakuje, dobra. Ucieszysz się na pewno. Właśnie zjadłeś gąsieniczkę. Dobra. Nie wiem, czuję się jakbym się szykowała na jakąś walkę z bossem, więc... A ich jest tu więcej! Dam wam znać, jak coś znajdę. Tam jest martwy koniec. Ale warto! Dobra. Przedmiotów leczących nigdy dość. Owce! Błagam! Nie! Wypuśćcie mnie stąd! Tam też! Co tu się dzieje? Nie wiem, czy to ma znaczenie. Ale mogę expić, więc to się pewnie na mnie prędzej czy później odbije. O? Ha? Co ten płomyczek tutaj robi? Czy tamci goście go zostawili? Pewnie tak. Więc nie odeszli za daleko, mogę się założyć. Okej. Liczymy na ciebie. Chodźmy nakarmić Raubery. Aha. A właśnie, gościu ma na imię Emalf, co jest płomieniem zapisanym w tył. Co tam? Ktoś nas zauważył? To niedobrze. Rozkazy mówiły, że nikt nie może nas zobaczyć. Jesteśmy zgubieni. Cóż, to miejsce nie zadziała. Lepiej chodźmy dalej, zanim użyjemy swoich zdolności. Hej, pośpiesz się. W tym świecie jest sam wiesz kto, a to źle. Sam wiesz... Hogwart też macie? Raju, dlaczego tutaj jest? A? Oni teraz uciekają przed nami? Chłopie, to co z tobą nie tak, jak ty się boisz bandy dzieciaków? Nawiedzony las. Coraz lepiej. Nawiedzony las. Plotki powiadają, że przerażające duchy kryją się w lesie. Straszne plotki. Tutaj są duchy. Etiu, czemu? Ach, kolejny. Wygląda na to, że poszli przodem. Co? Weszli tam? Ale mówią, że ten las jest nawiedzony. Duchy? A dobrze smakują? Ani trochę. Okej, chodźmy. Nie! Czego ona się obawia? Okej, przynajmniej Raubery jest zadowolona. To jest duszek. What? Ona właśnie zjadła ducha. Okej. Ja używam w większości auto, bo one mają całkiem niezłe ataki. Dobrze. 9 poziom. Myślę, że to wygląda git na tę chwilę. I szukajmy. Bo widzę, że pytanie o drogę tutaj nie zadziała. Więcej duchów.
Okej, kolejny pomyczek. Wow, tutaj też. Czyli idziemy dobrą drogą. Albo i nie. Źle. Jaka szkoda, nic tu nie ma. Pocieszające. Czemu to wygląda jak jedno wielkie poczucie humoru? Etiu. Jakby skądś się... Okej, teraz już rozumiem, czego się chłopaki bali. Padł Łodas. Poszli przodem. Łodas, dlaczego tutaj przyszedłeś? Zostawmy szczegóły na później. Idę za celami. He. Zostańcie. Co? Czemu ty śpisz w losowych momentach? Zostańcie, idziemy za nim. Jakby brat ci nie mówił, nie rób nic pochopnego. Przepraszam, o co ja przed chwilą zapytałam? To jest... Czy ja jestem Łodasem? O mój Boże. To on potrafi. Okej, zachowałam swoje rzeczy. To już nieźle. Uderzenie Łodasa. Prosto w żołądek. Nieźle. O mój Boże. Dobra. Idziemy im naklepać. Co prawda jednoosobowy anioł brzmi jak zły pomysł, ale... Jest kiepsko, chłopie. Szkoda, że nie mamy drzwi, które przeniosłyby nas w mgnieniu oka gdziekolwiek, no wiesz. He? Coś jest ze mną? Ła? Kim jesteś? To ja się pytam, chłopie. Znaczy, Raju. Szlak, jesteśmy zgubieni. Odpowiedz. Hej! Nie ma co się denerwować, chłopie. Nie uciekniesz mi. Ej, zaraz, ja myślałam, że to on zaatakował. Ty! Wydaje mi się, że kazałem ci zachować szczególną ostrożność. No tak, przepraszam. Idiota! Zostawić dziurę w jakimś zauważalnym miejscu. Przepraszam. Naprawdę super przepraszam. No cóż. Zacznijmy od zniszczenia tych kamieni. A, ty! Okej, czy on wie o ochronie Etiu? Niedobrze. Niedobrze! Jak ostatni raz widziałam taki uśmiech, to była psychopatka. Co za głośny aniołek. Proszę mi zostawić naczelnego. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No lecicie. Proszę mi nie zabijać Łodasa. Chłop pojawił się na chwilę, ja już go lubię. I gdzie jest dziura? Co do? Martwy koniec. Takie jest życie. Nieważne, czy umierasz, czy pracujesz. Przestańcie sobie jaja robić. A? Gdzie się podział pan Łodas? Panie Łodas! Zabawa chowanego już się skończyła, okej? Jestem głodna. Gdzie jest mój obiadek? O co tutaj chodzi? No w końcu. W końcu was dogoniłam. Etiu! Raju, Etiu! Co tak późno? Gdzieś ty była? Zajęło mi to tyle czasu, bo dawno tu nie byłam i... Zgubiłam się. Przepraszam? Pewnie powinnam była przyjść z kakalbem. Jak znalazł lepiej od ciebie, to tak. Więc gdzie są ci podejrzani goście?
Zniknęli. Co? W zasadzie pan Łudas też. Co? W jednej chwili byli tutaj, a potem już ich nie było. O raju, zaraz, ale co z Łudasem? Poprosił go, czyż nie? Czy Łudas powiedział ci cokolwiek ważnego, Etiu? Nie, nic nie słyszałam. Nie, póki mnie nie zawołaliście. Wspominał tylko, że coś go zaciekawiło, ale... Ach, raju. On ma taki okropny nawyk niemówienia ludziom o ważnych rzeczach. A? I po prostu zniknął. Co to znaczy? To jak boska interwencja. Aha, nie miałam z tym nic wspólnego. Co do cholery? Dobre pytanie. Ale jest źle, a dobrze wcale. Co tutaj się dzieje? Gdzie jesteś, panie Łudas? I nie to perku! To też. Cicho tam. Jest niedobrze. Minęło kilka dni, odkąd pan Łudas zaginął. Panie Łudas, gdzie jesteś? Może znalazł jakiś dobry sklep z ramen i postanowił tam zamieszkać. Ale wiem, że on uwielbia ochazukę, więc może to był sklep z ochazukę. Zaraz, czy w ogóle jest taki sklep? Osobiście ja wolę risotto. O, no i skończone. Chyba wystarczy wpisów w pamiętniku? O, jestem śpiąca. Może nie powinnam pisać tak rano? Oho? Josaf, czas do szkoły. O, to znowu ten moment. No dobra, ale to naprawdę źle wygląda. O, jaki fajny szczegół. To jest urocze. Ale dobra, dobra. Tylko co robimy z Łudasem, bo chłopa lubię tak troszkę. Dobry, Froze. Dobry. Okej, chodźmy. Zawsze jesteś taka radosna. O? Wiesz co? To jest dobre, Froze. Jakby... Jest troszkę roztrzepana, ale za to ją kochamy, no. Czas do szkoły. Do klasy było tutaj, nie? Okej. Zobaczmy. Robery, czy ty znowu jesz jakieś dziwne rzeczy? Czuję się trochę niepewnie dzisiaj. Czemu? Spodziewałam się fiesty. Spodziewam się fiesty, rozumiem. Ja nie. W ogóle, Froze? Już więcej nie widziałyśmy tego płomiennego nietoperzenia? Prawda? I nic dziwnego się nie wydarzyło od tego momentu. Robery! Nie mów z pełnymi ustami! O, racja! I o co chodziło z tą dziurą? Nie wspominając o tych gościach w lesie. I Łudasa wciąż nie ma. O, tak, to też. Zapomniałam. Nie zapominaj o nim! Wciąż go szukamy. Dopiero co o nim pisałeś w pamiętniku. Jest a fire, what the fuck. Och, jeżeli chodzi o pana Łudasa... Może mógłby być... Może odszedł do innego świata. Kto wie? Robery! A może, tylko może, ludzie z innego świata zabrali go ze sobą. I pewnego dnia będzie coś jak takie kabum! Ehem. To byłam ja, przepraszam! Uspokój się, Josaf. Co to było? Brzmiało, jakby dochodziło sprzed szkoły.
Czy to jakieś zaklęcie, które rzuciłam i spowodowało eksplozję? Chodźmy zobaczyć. No,